Moi drodzy, jest sprawa. Tytuł w żadnym wypadku nie kłamie. SCP.pl i w ogóle SCP International potrzebuje waszej pomocy. Tak, chodzi mi tutaj o wspomnianego wcześniej przeze mnie w filmie Andrea Duxina, który to nielegalnie zakupił prawa do logo SCP. Administracja SCP International przygotowała zbiórkę pieniężną, która ma na celu postawienie sprawy przed sądem. Zbiórka jest oczywiście dobrowolna, nie musicie wpłacać, ale możecie. Byłoby mi bardzo miło, ponieważ wbrew pozorom i mimo wszystko to jest nasza społeczność i jeżeli chcemy, żeby nadal żyła w takiej wolności, w jakiej żyła dotychczas, to myślę, że to jest sprawa, o którą warto walczyć. Link do zbiórki znajduje się w opisie i ja będę wdzięczny, administracja polskiej filii SCP będzie wdzięczna i cała społeczność SCP na pewno będzie wdzięczna, jeżeli wpłacicie parę groszy, żeby postawić sprawę przed sądem i żeby zażegnać zagrożenie, jakie obecnie stanowi pan Duxin. Żeby przybliżyć wam trochę bardziej sprawę, przytoczę wam teraz ogłoszenie, które zostało opublikowane na Discordzie polskiej filii fundacji parę dni temu. Społeczności SCP.pl. Piszemy do was dzisiaj, ponieważ nie możemy już dłużej milczeć, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia. Być może słyszeliście o Andreju Duxinie, twórcy art SCP i SCP Artbooks, który na początku tego roku zarejestrował SCP jako znak towarowy w Rosji i wykorzystał go do czerpania zysków z innych. Woleliśmy pozostać z dala od całości zajścia w porozumieniu z rosyjską administracją i wspierając ją, ale nie robiąc większego rozgłosu niż było to konieczne. Jednak sytuacja uległa zmianie. Jak wiadomo, nie tylko nielegalnie nabył znak towarowy, logo i nazwy SCP i zmusił sprzedawców powiązanych produktów, aby zaniechali swojej działalności lub wypłacili mu rekompensatę. Po tym, jak przez jakiś czas się nie wychylał, wznowił postępowanie przeciwko sprzedawcom. Zdjął kilka grup VK, czyli takiego rosyjskiego odpowiednika Facebooka, używając znaku towarowego, do którego nie ma należytego prawa. Oczywiście VK nie może zrobić nic innego, jak tylko zastosować się do jego roszczeń, ponieważ sprawdzenie legalności posiadania tego znaku towarowego nie należy do ich obowiązków. Wiemy, że jego celem jest uzyskanie kontroli nad filią rosyjską. Wiemy również, że osobiście grozi Dmitrijowi Zreltenowi, administratorowi SCP-RU. Wiemy, że robi to w celu osiągnięcia jak największych korzyści finansowych. Wiemy o groźbach, o ultimatach oraz próbach wymuszeń. Wiemy wszystko. Brak nam słów. Nie tylko zagraża samemu istnieniu rosyjskiej filii i jej społeczności. Zagraża integralności całości fundacji SCP i całej naszej społeczności na całym świecie oraz powodów, których nie rozumiemy, również sytuacji finansowej jednego z rosyjskich adminów. Aczkolwiek nie ulegniemy ani się nie poddamy. Fundacja SCP stanęła w obliczu wielu dram i kryzysów na przestrzeni lat. Jest to zdecydowanie najbardziej skrajny, najbardziej groźny i najpoważniejszy z nich. I nie można porównywać go z żadnym dotychczas. Mamy nadzieję, że jest to ostatni tego typu. A jednak popieramy was, rosyjska filio, was i waszych adminów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by temu zapobiec, by powrócić do normalności i nigdy nie przestaniemy trzymać się razem. A teraz to my stoimy przy jego ofiarach, przy tych, których zmusił do zapłaty, przy tych, którzy stracili swoje interesy z powodu jego czynów. Życzymy im uzyskania na powrót sprawiedliwości oraz pieniędzy, które zostały odebrane im przez Andrieja. I nawet gdyby udało mu się znaleźć sposób na zostanie administratorem rosyjskiej wiki, nigdy oficjalnie lub nieoficjalnie nie uznamy wiki z nim jako administratora. Sprawimy, by taka wiki została jak najszybciej zdeoficjalizowana, czyniąc ją bezużyteczną dla Duxina. Jednak nawet to nie byłby koniec rosyjskiej filii. Zapewniamy, iż mamy plan awaryjny, gdyby sprawę przyjęły taki obrót rzeczy. Jego rejestracja znaku towarowego stanowi naruszenie rosyjskiego kodeksu cywilnego 1483 ustawa 9 część 1, rosyjskiego kodeksu cywilnego 1512 ustawa 2 część 1 oraz konwencji bereńskiej i wkrótce nie będzie miała miejsca. Obecnie przygotowujemy się do postawienia Andreja przed sądem. Jest to skrajny sposób działania, którego normalnie staralibyśmy się uniknąć ze względu na wysokie koszty. Kiedy jego czyny wyszły na jaw na początku tego roku, wielu ludzi pytało, czy mogą przekazać pieniądze na rzecz jego pozwu. Wówczas odmówiliśmy i próbowaliśmy rozwiązać tę sytuację za pomocą rozmów i biurokracji. Ale ponieważ wszystko się zmieniło, odpowiedź brzmi tak. Internet się burzy, a zagraniczne filie SCP łączą siły przeciwko wspólnemu zagrożeniu. Andrej Duxin wystosował już odpowiedź na ten temat, jednak to nie sprawia, że nasza zbiórka jest bezcelowa. Wiemy, kim jest i wiemy, co zrobił, i dlatego tym bardziej powinniśmy krytycznie stanąć wobec jego zachowania. Czas dla nas stanąć do walki. Tak jak mówiłem, link do zbiórki jest w opisie. Wspomóżcie naszych braci za granicą. W końcu wszyscy jesteśmy jako społeczność jedną wielką rodziną. Ja jestem Pio. Do zobaczenia kiedyś.